Dzień dobry, dziś mamy 26 lipca, piątek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na wspólną kawę z Bogiem. A do tej kawy w modlitewniku z Biblią na co dzień znajdziemy dzisiaj słowo ze Starego Testamentu zapisane w Księdze Hioba w 12 rozdziale w 14 wierszu. Gdy Pan zburzy, nikt nie może odbudować. Gdy On zamknie, nikt nie może otworzyć. A w Nowym Testamencie, w Ewangelii według Marka, w 9 rozdziale, w 23 i 24 wierszu czytamy: Jezus rzekł do niego: wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Moi drodzy, wiara jest prosta, kiedy w naszym życiu wszystko idzie po naszej myśli. Kiedy dobrze się układa, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy dobrze nam się powodzi, kiedy Bóg realizuje w naszym życiu nasz scenariusz. Jednak wersety z dzisiejszego codziennika z Biblią na co dzień pokazują, że w życiu wierzącego nie zawsze wszystko układa się po jego myśli. Czasem przychodzą chwile doświadczeń, chwile prób, chwile, które sprawiają, że wielu ludzi w tym momencie odchodzi od Boga. Wielu ludzi w tym momencie mówi: ja nie chcę takiej wiary. Ale moi drodzy, czy ktoś obiecywał nam kiedyś, że kiedy staniemy się chrześcijanami, kiedy uwierzymy w Boga, życie stanie się proste? Biblia mówi nam, że dla wierzącego wszystko jest możliwe. Czasem w naszym życiu będą jednak zdarzać się trudności, próby, doświadczenia. W dłuższym fragmencie, właśnie w 12 rozdziale Księgi Hioba, zatytułowanym O Wszechmocy i Mądrości Boga, czytamy, że gdy Bóg zburzy, nikt nie może odbudować. Czasem Pan Bóg musi w naszym życiu coś zburzyć. Musi zburzyć naszą pychę, naszą dumę. Być może musi zburzyć jakąś zatwardziałość, która sprawia, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć ręki do drugiego człowieka. Czasem musi zburzyć jakąś zatwardziałość, która wzbrania nas przed tym, abyśmy szczerze i pokornie wyznali Panu Bogu swój grzech. Ale nawet wtedy, kiedy dotykają nas doświadczenia, Jezus mówi do nas: wszystko jest możliwe dla wierzącego. Czy wtedy pamiętamy o tej modlitwie, którą dziś słyszymy w naszym modlitewniku? Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Kiedy przychodzi kryzys mojej wiary, w którym chcę powiedzieć: mam dość, chcę odejść, chcę żyć po swojemu. Czy wtedy pamiętam o tym, aby wołać do Boga: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu? Błażej Pascal powiedział: Panie, Twój duch jest tak dobry i tak zachwycający we wszystkich rzeczach. Ty jesteś tak miłosierny, że nie tylko zbawienie, ale nawet nieszczęście, które przychodzi z Twojego zarządzenia, jest skutkiem Twojego zmiłowania. Okaż mi łaskę, abym jako prawdziwy chrześcijanin wyznał, że jesteś moim Ojcem i moim Bogiem, w jakimkolwiek położeniu się znajduję. Bóg jest blisko, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że jest daleko. Bóg jest blisko nawet wtedy, kiedy w naszym życiu dotykają nas doświadczenia i próby. A jeśli przyjdzie na Ciebie chwila zwątpienia, kiedy przyjdzie chwila kryzysu, wołaj: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Amen. Życzę Wam, drodzy, dobrego dnia. Do zobaczenia.